Witam Was w kolejnej, a zarazem ostatniej części poradnika do zadań z serii Syndykat. Więc po długim oczekiwaniu znowu, kto by się spodziewał, otrzymaliśmy czwartą i zarazem ostatnią część zadań fabularnych. Niestety nie mamy już opisu. Ale ogólnie musimy powstrzymać niespotykanych, zanim zniszczą pozostałe syndykaty. Więc takie szybkie przypomnienie, podsumowanie. W ostatniej części współpracowaliśmy z syndykatem oświeconych, czyli z syndykatem, do którego którego przywódczynią jest Mystika. Mystika. I dowiedzieliśmy się, że pewien inny syndykat właśnie niespotykanych współpracuje najprawdopodobniej z sabotażystą i tym samym z Armią Ostatniej Rzeczywistości. Więc teraz musimy ich dopaść, no i powstrzymać ich przed ich niecnymi planami. Więc mamy ponownie 4 zadania przed nami. No i bez zbędnego przedłużania widzimy się w grze. A więc jesteśmy już w grze. Powoli zbliżamy się do automatu w dzikiej driftowni, gdzie standardowo musimy wygrać grę, no i skontaktować się z syndykatem pokoju. Okej. Czyli góra, tak, dół i prawo. Okej, więc musimy znaleźć przebranie i dostać się do... przeniknąć w szeregi niespotykanych. Więc w sumie tu będzie bliżej. Wolałem ich zlikwidować. Okej. Okej. Jesteśmy mrocznym zabójcą bananem. Okej. Musimy porozmawiać z kim? Z akrobatką lub Renzo niszczycielem, będąc w przebraniu. Dobra, to chodźmy do brutalnego bastionu, tam jest bliżej. Jesteśmy w bastionie. Teraz przespróbować tak, żeby mnie nie trafił. Okej. No dobra.
Plus jest taki, że przynajmniej nie traci się przebrania, kiedy cię trafią. Aha, dobra. Góry. Jest Renzo, dobra. Spogadajmy z Renzo. Armia ostatniej rzeczywistości nie może opanować Maga City. To jest moja działka. Zapłacą za to, za koło mnie uważają. Za Renzo przypadkowego przechodnia. Okej. Okay. Aha. I musimy znowu wygrać grę na automacie. No, a więc jesteśmy już w odpowiednim miejscu. Trochę w burzy, ale dobra. Szczęście ta burza jeszcze dużo nie bije. I zobaczmy. Okej, czy musimy teraz zniszczyć trzy zagłuszacze sygnału i włączyć latarnię. No dobra. No to widzimy się przy zagłuszaczach. Więc mamy pierwszy zagłuszacz. Przy rynku Kowadła. Tutaj na tym wzgórzu się znajduje. I musimy go zniszczyć. Znajduje, że zbierakiem. A nie. Okej. No dobra, to teraz kolejny. Okej, nadajnik numer 2. Jest tutaj w samotnym szpicu. Musimy zniszczyć i aktywować, dobra. I nadajnik numer 3. No i jesteśmy już przy nadajniku numer 3. Zniszczymy i aktywujemy. Wszystkie latarnie zapalone. Udało ci się. Miasto zjednoczone. Znów pamiętamy, że jedni bez drugich jesteśmy jak ryż bez soli. Może nagrodzić to bohaterstwo honorowym członkostwem Syndykatu Pokoju, jak sądzicie? Jasne. A w chwili pojawi się specjalne danie na twoją cześć. Może i łaska. Pętlowe bento pętlarza? Mam już slogan. Pętlowe bento. Smak na okrągło. O, może zestaw rozbrajania na śniadanie. Idealna oferta poranna. Bohaterska pieczeń. Po prostu wielki kawał mięsa z wypieczonym słowem bohater. Ej, kto tu jest szefem kuchni? Trzymaj się lepiej swoich noży. Okej, więc jesteśmy już w lobby i tutaj mamy swoje dwie nagrody za te zadania, czyli ekran przytywania zjednoczenie syndykatów, Mega City walczy razem. Więc mamy tutaj po prostu wszystkie, praktycznie wszystkie postacie z karnetu, no plus Eevee. I drugi ekran ładowania, czyli rzeczni strażnicy, honor przede wszystkim. Czyli mamy walkę między Przybłędą i Mizuki, czyli taką, można powiedzieć, braterską walkę. Odbieramy i potwierdzamy, że to był koniec. Tak jest, to jest koniec. Co sądzę o fabule tego sezonu, o tych zadaniach? W skali od 0 do 10 to jakieś takie mocno naciągane 4.
Gdybym miał opisać te zadania, to powiedziałbym, że cierpiały one na coś, co ja nazywam syndromem Galaktusa. Wszystko, co robiliśmy, to się udawało. Jak? Jak to jest możliwe? Wszystko, co my jesteśmy, jakieś, nie wiem, złote dzieci, czy co? Wszystko, czego się dotkniemy, się udaje? Pierwszy przykład z brzegu. Może czekajcie. Pierwszy przykład z brzegu, nie muszę szukać daleko. Mieliśmy drugą część zadań, gdzie mieliśmy pogodzić ze sobą klan Lisa i rzecznych strażników. Od wieków te dwa klany nie umiały ze sobą współpracować, nie umiały się ze sobą dogadać. Nagle pojawiliśmy się my i co? Tak, o, po prostu jedna rozmowa, dobra, już? Już się pogodzimy, już? Ten, wszystko? Tak, o, już? Klan oświeconych. Mystika. Co, tak po prostu coś robimy i... O, kurde, dobry jesteś. O, będziemy z tą samą współpracować. To teraz, co się wydarzyło, to już w ogóle. Właśnie ten temat tych niespotykanych. Że co, że oni tu niby pomagali sabotażystom, temu sabotażysty tak dalej. I co, nagle my przychodzimy, jedna rozmowa i już? Już? Koniec? Już? Działacie z nami? I to zakończenie, że wszyscy razem, Boże. Że razem można więcej, nie, wejście. Ja już nie mówię o tym, że w ogóle... że w ogóle nie będzie eventu na koniec sezonu. Może będzie coś na początek następnego sezonu, jakaś misja taka solo ala. Ale no proszę was, ciągnąć tak ciekawą fabułę i tak zakończyć ją w taki sposób. Z dramat po prostu. Ja już widziałem na Twitterze byle gdzie, że ludzie mówią, że fabuła Fortnite'a padła po tym, jak siódemka do niej weszła, że praktycznie od początku rozdziału trzeciego fabuła padła, fabuły nie ma. Albo nawet nie od początku rozdziału trzeciego, ale od pojawienia się komiksów marvelowych. Ja myślę, że nie jest tak tragicznie, jak ludzie myślą, bo moim zdaniem fabuła padła dopiero teraz. To ten sezon, tu fabuły nie było. To dla mnie nie była fabuła. To było jakieś coś na... No macie coś. Macie... Nie wiem, poróbcie sobie coś, macie jakieś dodatkowe nagrody, zadania, exp. Ale fabuły w tym nie było ani za grosz. Już większą, już ciekawszą fabułą jest w tym sezonie to, że te pęknięcia się pojawiają na wyspie. I teraz jeszcze się w ogóle jakieś pnącza zaczęły z tego wydobywać. To jest ciekawsze niż cokolwiek... Czymkolwiek były zadania syndykatu. Jestem zawiedziony. Na razie dziękuję wam za oglądanie tego. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało. Widzimy się w następnych materiałach, w następnych zadaniach. Mam nadzieję, że w następnym sezonie Epic poprawi to. Że fabuła będzie ciekawsza. Na razie.